Podzielam drzwi. Dobrze, czekaj. Dajcie sekundę. Wszystko mam. Witaj. Cześć, Geralt. Napierdala. Jak tam? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. No jak kiedy? Proste. A ja im więcej piję, tym bardziej jestem trzeźwy. Im więcej piję, tym bardziej jestem trzeźwy. Dziękuję, dobrano. Nasz świat spłonie. Spłonie w wiecznym ogniu. Miał być po zmroku, nie? O kurwa. Taki słaby ten zmrok. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Masz wulgarnie z wypisaną na twarzy. Wszystkie pieniądze, interes życia, psów do... Co jest? To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezetniku? Tam, chędożenie. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Co słychać, panie Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne! Panie krasnolud, nie słuchajcie go! Zaczaruję was, psi chwost! Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem! Zmykaj stąd, pókim dobry! Już! Co za typ? Czary, mary, hokus pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Jarpen Zigrin przekazuje pozdrowienia.
Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki. Chłopiek od razu wiedział, o co chodzi, nie? Gdzie te składniki? To chyba nie ta. Nie śmierdzi. No dobra, chciałem. Elo, elo, Rachel. Chciałem sobie tylko zerknąć. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. O co chodzi z Kelly? Chyba to. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia stasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wami nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju. Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami Norlingów kędożonych. Dalej, Geralt, za nich! Powoli, Sukrus, pogadajmy. Szwagra muszę ratować! Na nich! Napierdalaj złodziei! Z bani dostał. Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard. Sukrus, wybacz. Kocham cię jak brata i nie mi ty skurwysynu. Sztama? Szwagier, i po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama. Gdzie jest Drakkar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fanhornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę. Chuj ty pana Skellige, nara. Dobra, zjadłem pyszne śniadanko. To już. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały i zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Ważne w życiu. Cieszę się.
Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję Sukrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Gradzie to pasyflora, ale jest jeszcze kuternoga, żałuja, no i ulicznica. A co na to kapłani wiecznego ognia? Pijmy, bo się ściemy. Jeszcze nie skończył. Oj, Hattori, to ja sobie pójdę. Jestem. To nie jest. To jest jedno. Jeszcze jeden był typ, który miałem odebrać nagrodę i się z nim spotkać. Chuj, ja zgrzymią. To by się pewnie nie udało z kobietą. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje... Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba mi... Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz... Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej ob... Przykro mi. Mnie też. Te wierzenie przy pasie dyndają. Dziesięć koron mi dał? Nie wierzę. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontar. To nie ma ludzi z Kurwiela Juniora. Revdes, siemanko. Zawsze taki krzywy był? Że też cię straż do miasta wpuściła. Że też cię straż do miasta wpuściła. Mutant. Nie, no tutaj.
12, jak napnę. Kurwa! Sięga z zalady. Witaj, co chcesz dać w zastaw i ile ci trzeba? A skąd wiesz, że w ogóle potrzebujesz? Ach, twoje życie i twoje życie. A ty już na pewno nie wyglądasz mi na takiego, co groszem śmierdzi. O ty. Na razie nie narzekam. To może obejrzysz fanty na sprzedaż? Pozdrowienia od Morkwarga. Masz, ale jakby kto pytał, nie znam go i nigdy na oczy nie widziałem. No i ile dał? To punkty doświadczenia, super. Miecz. Odwar z wilkołaka. I to wszystko. Ale Lipton. No i dobra, tu jest całkiem git. Ele Petruś. Idę do Hattoriego jeszcze raz i potem na główny wątek. No proszę. Znowu zmedytować. Znali mnie. Zaraz, spóźnij się. No ile można kuć ten miecz Hattori? Nowy follow. Co to rzuca tam? Coś ten bot tak muli po prostu na te pierwsze powiadomienia. Rewdes, dzięki serdecznie za follow'a. Angielski. Tyle lat się uczysz tego angielskiego w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Uk, jeszcze jeden dzień mu damy. Krew od razu. Twoja obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Japę zamknij.